pracownia jest odzwierciedleniem w zasadzie mojej duszy, ponieważ znajdują się tutaj kolory, które się często pojawiają w moich obrazach. Gromadzę tutaj też różne rzeczy, przynoszę winyle, jakieś antyki, bo interesuję się też historią, zbieram dużo rzeczy, interesuję się retro i vintage i to wszystko zamykam w swojej twórczości też i moje obrazy i kolory, które się pojawiają i rzeczy, które tutaj się znajdują, to wszystko jest odzwierciedleniem mojej duszy. Moi dziadkowie poznali się w Nowej Hucie, moja mama się tutaj urodziła i później ja. Jestem nowohucianką i dlatego się cieszę, że mam wystawę w B7, bo jestem związana z Nową Hutą od urodzenia. Ponieważ kadry filmowe z dwudziestolecia międzywojennego możemy oglądać tylko w kolorach czarno-białych, zdecydowałam się nadać im indywidualny kolor. I też pozmieniałam tła, ponieważ nawiązałam do malarstwa tamtego okresu, do awangardy, do futuryzmu, więc pojawiają się elementy geometryczne. Tak naprawdę to też od dziecka interesowałam się kulturą i sztuką, ponieważ moja mama mnie tym zainspirowała. W domu było bardzo dużo filmów, kaset, płyt winylowych i w zasadzie ta sztuka, kultura towarzyszyła mi od dziecka. Jam jest kat krakowski Michał zwany Smutnym. Jestem rekonstruktorem postaci historycznej kata miejskiego z Krakowa. Najczęściej swoją postać prezentuję przy wieży ratuszowej, występując jako artysta uliczny. Od niedawna związałem się z małopolską zgrają sarmacką, u której jestem na usługach. Mieszkam na Mistrzejowicach. Jak legenda miejska głosi, w wiekach średnich miał tam swój majątek mistrz Małodobry z Krakowa. I kat na Mistrzejowice od niedawna powrócił. Przez długą ulicę prosto na Szubienicę. O prawdziwości tego powiedzenia miał okazję przekonać się złodziej Bartosz z Lusiny, który w 1559 roku został w sposób okrutny stracony w rynku krakowskim. Na każdym z czterech rogów rynku została mu wypalona pieczęć na czole, na lewej, na prawej piersi, a w miejscu, w którym się obecnie znajdujemy, była wypalona ostatnia pieczęć na plecach. Następnie przez ulicę Długą został wywieziony na Pędzichów, gdzie znajdowała się miejska szubienica, na której został powieszony. W podziemiach ratusza znajdowało się więzienie oraz izba tortur, gdzie odbywały się przesłuchania i skazańcy byli brani na męki. Oryginalne narzędzia tortur są zdeponowane w Muzeum Jana Matejki. Przed kamienicą szarą wykonywano większość publicznych egzekucji. Zarówno pierwszą, jak i ostatnią egzekucję w mieście Krakowie wykonano właśnie w tym miejscu. Pierwszego ścięto Spytka z Dytrychowa, sędziego Grodzkiego, skazano na ścięcie za gwałty i malwersacje. Ostatniego ścięto księdza Macieja Dziewońskiego za zdradę planu obozu kościuszkowców w Bosutowie.
krzyżu z kamienic znajduje się nóż. Nóż miał świadczyć o tym, że w mieście działa surowa i szybka ręka sprawiedliwości oparta na bezwzględnym prawie magdeburskim. Moje zainteresowanie katostwem rozpoczęło się od wizyty na rękawce. Bardzo spodobało mi się życie rekonstruktorów, ale stwierdziłem, że nie mam czasu na udział w jednej z grup rekonstruktorskich i zacząłem się rozglądać po szerokich wiekach historycznych, która postać by mi odpowiadała. W międzyczasie wpadło mi w ręce opowiadanie o Kacie i zacząłem zgłębiać temat katostwa. Okazało się po dogłębnych badaniach, że jest to najciekawsza postać swoich czasów, ciekawsza niż król czy rycerz, żyjąca na pograniczu prawa, na pograniczu ludzi honorowych i ludzi niehonorowych. Jest to postać szara, ani dobra, ani zła.